Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek Silski i witam Państwa w mojej, a w zasadzie w naszej kolejnej audycji. A dziś kilka świątecznych ciekawostek obchodzonych na całym świecie. Zapraszam więc Państwa do poznania różnych tradycji wielkanocnych. Jak wiadomo, co kraj, to obyczaj. A te potrafią być bardzo, bardzo zaskakujące, nie mieszczące się w naszej wyobraźni, a czasem nawet przerażające. Więc, kochani, jedziemy! Dzisiaj pierwszy promień dnia zbudził radość ze snu. Milion myśli niebo śle, czy zastanę cię tu. Serenadę śpiewam wam, tobie nutki te gram. Gdy usłyszysz refren ten, proszę serce mi daj. Świecie mój, aż w sercu miło. To, czym marzysz, spraw, by się spełniło. Śląsku mój, choć lat przybyło. To w moim sercu nic się nie zmieni. Przyniósł radości znak. Serca bicie dało rytm, tańcem porwało nas. Serenadę śląską gra, przywiał ją dobry wiatr. Gdy usłyszysz refren ten, zanudź z nami choć raz. W sercu miło. To, o czym marzysz, spraw, by się spełniło. Śląsku mój, choć lat przybyło. To w moim sercu nic się nie zmieni. W waszych sercach.
początkiem naszych świątecznych, wielkanocnych podróży będzie Finlandia. A Finlandia to, kochani, atak małych czarownic. I tak już tłumaczę. Dla mieszkańców północy Europy Wielkanoc to powtórka Halloween. W niedzielę palmową i Wielką Sobotę dzieci przebierają się za czarownice, by zapukać do drzwi sąsiada i rzucić na niego czar. Bez obawy, nie jest to klątwa, bo małe wiedźmy wielkanocne chcą po prostu życzyć zdrowego i szczęśliwego roku. W zamian za dekoracyjną gałązkę oczekują odrobiny przyjemności i rekompensaty w postaci pisanki, czekolady czy monety. Z kolei miotła, wiązka gałązek z wierzby i ozdobne pióra to stały element każdego przebrania. Im straszniejszy kostium, tym najzwyczajniej lepiej. W niektórych częściach wschodniej Finlandii tradycją jest rozpalenie ogniska. Zgodnie z nordycką legendą, ognisko ma za zadanie odpędzić czarownice, które latają na miotłach między Wielkim Piątkiem a Niedzielą Wielkanocną. Słychać śpiew w tawernie, zabawa, tańce, dym i parkiet nasz, splecione w tańcu już przyjaciół ręce i zawirował w głowie cały świat. W lewo, raz w prawo, raz i do przodu, w tył, przed siebie śmiało idź. Pożycie to, sirtaki, żyj nadzieją, miłością i wino pij, z kłopotów sobie drwi. Pożycie to, sirtaki, z nami cały świat jest nasz, Elvirarte. Tylko dla nas cała noc muzyka gra. W lewo, raz w prawo, raz i do przodu, w tył, przed siebie śmiało idź. Bo życie to sirtaki. Dziś mocniej bije nam szalone serce. Tej nocy wiem, że nikt tu nie jest sam. Ktoś stanął w drzwiach i krzyknął: hej, kolejkę! W przyjaciół gronie zaśpiewajmy tak. W lewo, raz w prawo, raz i do przodu, w tył, przed siebie śmiało idź. Bo życie to sirtaki. Żyj nadzieją, miłością i wino pij, z kłopotów sobie drwi. Bo życie to sirtaki. Z nami cały świat jest nasz, Elvirarte. Tylko dla nas całą noc muzyka gra. W lewo, raz w prawo, raz i do przodu, w tył, przed siebie śmiało iść. Bo życie to sirtaki. Żyj nadzieją, miłością i wino pij, z kłopotów sobie drwi. Bo życie to sirtaki. Z nami cały świat jest nasz, Elvirarte. Tylko dla nas całą noc muzyka gra. W lewo, raz w prawo, raz i do przodu, w tył, przed ciebie śmiało iść. Bo życie to sirtaki. Bo życie to sirtaki. Hey, hey.
miejscem odwiedzin wielkanocnych będzie Francja. A tym razem hasłem: gigantyczny omlet dla całego miasta. W Hau, mieście na południu Francji, co roku w wielkanocny poniedziałek na głównym placu miasta serwowany jest gigantyczny omlet. Mówiąc gigantyczny, mam na myśli omlet zrobiony, uwaga, z ponad 4500 jaj, który zjada nawet 1000 osób. Geneza tej tradycji sięga czasów Napoleona, gdy to jego armia, podróżując przez południe Francji, zatrzymała się w tym małym miasteczku, gdzie poczęstowano ich omletami. Zaś sam Napoleon polubił danie tak bardzo, że następnego dnia kazał mieszkańcom zgromadzić jajka i zrobić olbrzymi omlet dla swojej armii. Świąteczny omlet to duma regionu Langwedocji i Pirenejów. Każda rodzina w okresie świąt wyciąga swoją największą patelnię i szykuje świąteczny rarytas, dodając ulubione dodatki i przyprawy. Brzmi naprawdę smakowicie. Como sueños son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de esos besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es verá Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de esos besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de esos besos y ese amor inmenso que me da Manuela.
każdym polskim domu trwają już oczywiście gorączkowe przygotowania przed świętami wielkanocnymi. Swoją drogą jestem ciekaw, jak to wygląda u Was. Ale teraz na chwilę wstąpimy do Grecji. A tam uwaga na głowy. A z czym to się wiąże? A otóż w Grecji Wielkanoc jest obchodzona z dużym hukiem. Co roku w Wielką Sobotę dzień zaczyna się od tradycyjnego rzutu pulą. A co to oznacza? Otóż ludzie zrzucają z okien garnki, patelnie i inne wyroby garncarskie, rozbijając je na ulicy. Zwyczaj ten jest podpatrzony od Wenecjan, którzy również lubią wrzucać przedmioty przez okno i w Nowy Rok pozbywają się w ten sposób starych przedmiotów. Inni z kolei uważają, że rzucanie doniczek wita wiosnę, symbolizując nowe uprawy, które zostaną zebrane w nowych doniczkach. Tradycja bardzo efektowna, tylko drobne pytanie, kto to później wszystko posprząta? Na chwilę przeniesiemy się do Czech. A w Czechach czekają nas klapsy. Jeśli planujesz spędzić święta na przykład w popularnej czeskiej Pradze, uważaj na klapsy. Jedna z wielkanocnych tradycji polega na symbolicznym biczowaniu kobiet przez własnoręcznie wykonaną wiązkę z wierzby i z ozdobnych, kolorowych wstążek. Zgodnie z legendą, wierzba jest pierwszym drzewem kwitnącym na wiosnę, więc gałęzie mają przekazywać kobietom witalność i płodność drzewa.
naszej audycji i na antenie Radia Fest jest jedyna możliwość chyba na całym świecie, gdzie w jednej sekundzie można się przenieść w dowolne miejsce na kuli ziemskiej. Czyli przenosimy się z prędkością światła i w ten sposób znaleźliśmy się w Watykanie. A to stolica wszystkich świąt chrześcijańskich. Opisując święta wielkanocne, nie sposób nie wymienić właśnie Watykanu, stolicy religii chrześcijańskiej. Święta zaczynają się w Wielki Czwartek od mszy Krzyża Świętego w Bazylice Świętego Piotra. Następnie w Wielki Piątek papież upamiętnia Via Crucis, czyli drogę krzyżową w Koloseum. Wielki krzyż z płonącymi pochodniami oświetla niebo, a 14 stacji drogi krzyżowej jest opisane w kilku językach. Msza święta odprawiana jest w Wielką Sobotę, zaś w niedzielę wielkanocną tysiące ludzi gromadzi się na placu Świętego Piotra, aby otrzymać błogosławieństwo z balkonu kościoła, zwanego jako Urbi et Orbi. W Chorwacji Wielkanoc zaczyna się też od poświęcenia koszyków wielkanocnych. Stół, tak jak w Polsce, jest bogato zastawiony, a królują na nim gotowana szynka, jajka, wypiekany w domu chleb oraz ciasta i bułeczki. Z ciekawostek kulinarnych Chorwaci łupinek nie wyrzucają, a rozrzucają je po prostu po ogrodzie. Zawsze w trakcie świąt mamy problem, co robić w okresie pomiędzy śniadaniem a obiadem. Dzieciaki w Chorwacji w tym czasie bawią się w stukanie się pisankami. Rzucanie monetami w pisanki lub poszukiwanie pisanki schowanej gdzieś w domu. W poniedziałek wielkanocny najlepszym adresem jest miejscowość Graciście. Oczywiście to na wyspie Istria. To właśnie tam w tym czasie swoje wina prezentują najlepsi winiarze z całego regionu. Wyznawana jest tam zasada, że kieliszek żadnego z gości nie może być pusty i że szybciej wody zabraknie niż wina. Kapliczka wiejska w złotym zbożu, w wiosennym słońcu, w morzu traw. Drewniany krzyż na dróg rozdrożu, w szumiących drzewach śpiewa ptak. W kaplicy Bogu dziś się zwierza, jestem sam, rozmyślam o tym, dokąd zmierzam, jak wiele siebie mogłem dać. Już wiem, że życie nie sen, że każdy z nas tą drogę musi przejść. W kapliczce małej na rozstaju ukryłem w dłoniach swoją twarz. Widzę kwiaty polne w maju, widzę cały piękny świat. Już wiem, że życie nie sen,
że każdy z nas swą drogę musi przejść. W tej kapliczce znajdę spokój, tu odpowiedź każdą znam. Szczęście nie jest tak daleko, tu na ziemi jest nasz raj. Moi drodzy, zostajemy jeszcze na chwilę w Bella Italia i przenosimy się do Florencji, która świętem wielkanocnym kojarzy się z wybuchowym wózkiem. Więc przenosimy się o niecałe 300 km od Watykanu, gdzie mieszkańcy świętują Wielkanoc z prawdziwym rozmachem. Florentczycy posiadają 350-letnią wielkanocną tradycję zwaną Scopio del Caro, co w wolnym tłumaczeniu oznacza właśnie eksplozję wózka. Ozdobny 9-metrowy wózek o nazwie Brindelon jest ciągnięty przez miasto przez parę białych wołów. Trasa rozpoczyna się w okolicach magazynów Il Prat. Dalej z kolei woły kierują się na Piazza Duomo, by pozostawić wózek między katedrą a baptysterium. Około godziny 11 w ramach odprawianej w katedrze mszy wielkanocnej arcybiskup Florencji przy ołtarzu zapala kolombinę, rakietę w kształcie gołębia, symbolizującą Ducha Świętego, która biegnie wzdłuż kabla przymocowanego do brindelone. Zapalnik uruchamia fajerwerki zamontowane na wózku i rozpoczyna się spektakularny pokaz sztucznych ogni. Znaczenie tego zwyczaju sięga pierwszej krucjaty i ma zapewnić dobre zbiory. Swoją drogą te fajerwerki kojarzą mi się również z Gandalfem. Natalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto a ti. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oí tu cantar? ¿Qué será que a ti
ti. ¿Quién te esperará? Teraz, kochani, czas na Skandynawię i Norwegię, a tam czeka nas ucieczka w kryminalne powieści. A to dlatego, że w Norwegii tradycją stało się czytanie kryminałów, które wydawcy wypuszczają ze specjalnymi oznaczeniami wielkanocnych thrillerów, znanymi jako Paskekrimen. A wszystko to zaczęło się w lutym 1923 roku, kiedy to dwaj młodzi norwescy autorzy, Nordahl Grieg i Nils Lie, wpadli na pomysł, aby napisać chwytliwą powieść kryminalną i wypuścić reklamę książki w gazecie w niedzielę przed Wielkanocą. Reklamę zatytułowano tak samo jak książkę. Pociąg Bergen został ograbiony w nocy. Oryginalna nazwa tego tytułu to, uwaga, będę się starał, Bergenstoget plündret i nat. Mamma mia, prawie sobie język połamałem. Promocja była tak wiarygodna, że nikt nie odróżnił fikcji od prawdy, a książka stała się bestsellerem. I od tego momentu Norwegowie, korzystając z dłuższej przerwy, z przyjemnością spędzają czas w domach, czytając o zbrodniach i rozwiązując zagadki kryminalne.
cię, to oczu blask tak zaczarował nas. Wiedziałem, że na tym nie skończy się i porwie nas rytm melodii jej czas. Tu tańczy wiatr, wiruje cały świat. Z tą dziewczyną, której gram melodię moich lat. To jest miłość, która sięga do gwiazd. To dwa serca, nasza noc, ty i ja. Kiedy szukałem cię, wołałem wróć gdzieś na rozstaju dróg. Gdy zbudził nas poranny słońca blask, wiedziałem, że to był tylko zły sen. Tu tańczy wiatr, wiruje cały świat. Z tą dziewczyną, której gram melodię moich lat. To jest miłość, która sięga do gwiazd. To dwa serca, nasza noc, ty i ja. Jak deszczu tańczy wiatr, wiruje cały świat. Z tą dziewczyną, której gram melodię moich lat. To jest miłość, która sięga do gwiazd. To dwa serca, nasza noc, ty i ja. To jest miłość, która sięga do gwiazd. To dwa serca, nasza noc, ty i ja. W Hiszpanii czeka na nas taniec kościotrupów. Nie tylko kraje północy posiadają mroczne tradycje. W katalońskim mieście Verges co roku w Wielki Czwartek odbywa się tradycyjny taniec śmierci. Dansa de la Mort. Aby odtworzyć sceny z Pasji, wszyscy ubierają się w kostiumy szkieletów i paradują ulicami. Procesja kończy się makabrycznym tańcem, który rozpoczyna się o północy i trwa do białego rana. Taniec ma kojarzyć się z czarną śmiercią w XIV wieku, która pochłonęła aż od 30 do 60% ludności ówczesnej Europy. Przyczyną śmierci tak wielu Europejczyków była, jak wiemy, dżuma, która przybyła ze środkowej Azji poprzez jedwabny szlak. Mówi się, że skala zarazy była tak duża, że potrzeba było aż 150 lat, by wrócić do stanu liczebnego sprzed epidemii. Taniec ukazuje upływ czasu i nieuchronność śmierci, która przychodzi do wszystkich żywych istot. Oczywiście każdy region hiszpański ma swoją własną tradycję i obrzędy. A dzieciakom oczywiście te sceny mogą kojarzyć się z przepięknej bajki Disneya Coco. Mm.
Porque te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando. Contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, 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 quizás. Jak już wspominałem, co kraj, to obyczaj i tak właśnie w Gwatemali święta wielkanocne kojarzone są z kolorowymi dywanami z kwiatów. Antigua w Gwatemali jest miejscem największej wielkanocnej uroczystości na całym świecie, w której upamiętnia się pasję, krucyfiks i zmartwychwstanie Jezusa. Od piątku do niedzieli odbywają się marsze kolorowych procesji. Tradycja ta została zaszczepiona przez hiszpańskich misjonarzy w XVI wieku. Całe miasto bierze udział w przygotowywaniu tego wielkiego wydarzenia. Jednym z najbardziej imponujących aspektów Wielkanocy są alfombras, z arabskiego dywany, które zdobią procesyjną trasę. Dywany są wytwarzane przez mieszkańców całymi tygodniami, a nawet miesiącami przed świętem. Procesyjny dywan powstaje z piasku, który ma za zadanie wypoziomować bruk. Następnie kładzie się na niego zebrane trociny zabarwione na odcienie żółty, czerwony, niebieski, zielony, purpurowy i na koniec czarny. Dla dekoracji i zapachu dodaje się igły sosnowe oraz kwiaty. Wzory dywanów odzwierciedlają tradycję Majów, symbolikę biblijną i sceny z natury. Sztuka wytwarzania dywanów jest uważana za ofiarną ze względu na bardzo intensywne szczegóły i ilość czasu poświęconego
ich stworzeniu. Dodatkowo po każdym przejściu procesji dzieło należy natychmiast odtworzyć przed nadejściem kolejnego przemarszu. W ten to sposób ludność daje coś od siebie i upamiętnia śmierć Chrystusa. Oh,
dla kogo, drodzy słuchacze, jest najpiękniejszy czas wszystkich świąt? Oczywiście dla naszych kochanych, przecudnych dzieciaków. I uwaga, bo nikt właśnie nie wie dokładnie, skąd wziął się świąteczny królik. Ale od setek lat dostarcza on czekoladowe gadżety dzieciom na całym świecie. Dla większości australijskich dzieci wielkanocna niedziela to czas polowania na jajka wielkanocne, które są ukryte w ogrodach i w domu. W wielkopokoleniowych rodzinach często obdarowywuje się nawzajem prezentami czekoladowymi, chociaż niektóre rodziny, te bardziej fit, zastąpią czekoladę gotówką lub innymi drobnymi podarkami. W 1991 roku Australia rozpoczęła kampanię mającą na celu zastąpienie wielkanocnego króliczka wielkanocnym Bildi lub królikowatym bandikotem. Jest to związane ze słabą reputacją szaraków, które zostały sprowadzone do Australii przez europejskich osadników i spowodowały zniszczenie rodzimych zwierząt i siedlisk. Czekoladki i towary w kształcie Bilby są powszechnie dostępne w Australii, a niektórzy producenci przekazują wpływy ze sprzedaży na cele dobroczynne. To jak, który zwyczaj spodobał Wam się najbardziej? Może warto zainspirować się w tym roku? A ja jednak myślę, że nasze tradycje polskie są piękne, mało tego, najpiękniejsze na całym świecie. I tą puentą żegnam się z Państwem, życząc Wam cudownych, pięknych świąt wielkanocnych w rodzinnym, ciepłym gronie. Nie zapominajmy oczywiście o trudnych momentach na Ukrainie. Od tego nie da się odejść, ale święta również będą dla nas bardzo ważne i bardzo istotne, czego Wam z całego serca życzę. Kłaniam się Wam i do usłyszenia w następnej audycji. Ściskam Was mocno, świątecznie. Jacek Silski.
pogoni zdarzeń. Otwórz serca drzwi i pozwól marzyć. Podaj swoją dłoń, odkryjmy razem świat. Biegnij ze mną wprost do nieba brak. Miłość serca dwa, jedna miłość ty i ja, jedna miłość nas bez końca. Kochaj mocno tak.